Nagraniu tym zaprezentuję, jak można zarządzać towarami w systemie SAP Business One za pomocą numerów seryjnych, numerów partii i lokalizacji składowania. Numer seryjny jest unikalnym numerem produktu i pozwala na monitorowanie każdej pojedynczej sztuki. Numery partii przypisujemy do grupy produktów, które posiadają jakąś cechę wspólną, np. termin przydatności do spożycia. Lokalizacje składowania zapewniają nam informacje o tym, gdzie leży dany towar w magazynie. Na początek zajmiemy się numerami seryjnymi. Aby włączyć zarządzanie według numerów seryjnych, musimy wybrać dane podstawowe materiału z kategorii gospodarki materiałowej. Następnie na zakładce ogólne wybieramy zarządzanie towarami według numerów seryjnych. Zdefiniujemy również metodę zarządzania. Do wyboru mamy dwie opcje. Podczas każdego księgowania oznacza to, że przypisywanie numerów seryjnych będzie wymagane w przypadku każdej transakcji magazynowej. Drugą opcją jest tylko podczas zatwierdzania, co oznacza, że przypisywanie numerów seryjnych będzie wymagane tylko w przypadku wydania i możliwe, ale niekonieczne w przypadku innej transakcji. Dla naszego materiału wybierzemy opcję podczas każdego księgowania. Aktualizujemy dane podstawowe materiału. Teraz możemy przyjąć towar na magazyn. Z menu Zakup wybieramy dokument PZ. Wybieramy kontrahenta i nasz indeks. Przyjmiemy go w ilości 3 sztuk. Z uwagi na wcześniejsze ustawienia, przed dodaniem dokumentu przyjęcia musimy zdefiniować numery seryjne. W tym celu SAP wyświetla nam dodatkowe okno. W nim możemy zdefiniować własne numery seryjne w kolumnie Numer seryjny. Klikamy aktualizuj i teraz możemy ponownie dodać dokument z już zdefiniowanymi numerami seryjnymi. Teraz zrobimy wydanie jednej drukarki za pomocą dokumentu WZ. Klikamy w sprzedaż, dokument WZ, wybieramy kontrahenta i naszą drukarkę. Próbujemy dodać dokument. Przy próbie dodania dokumentu SAP informuje nas, że musimy wybrać, która sztuka produktu zostanie z magazynu wydana. Wybieramy produkt o numerze seryjnym Z0002. Klikamy aktualizuj. OK. I teraz już możemy dodać bez przeszkód dokument. Aby skontrolować, jakie numery seryjne zostały wydane lub przyjęte w ramach naszego indeksu, należy wejść w dane podstawowe materiału z menu gospodarki materiałowej, kliknąć prawym przyciskiem myszy na wolnym polu i wybrać raport transakcji numery seryjne. Z tego raportu możemy się dowiedzieć, że indeks o numerze seryjnym Z0002 został przyjęty dokumentem PZ6. Oraz wydany dokumentem WZ9.
Aby ustawić na indeksie zarządzanie według partii, należy postępować analogicznie jak w przypadku numerów seryjnych. Wchodzimy w dane podstawowe materiału i w polu Zarządzanie towarami według wybieramy partię. Metodę zarządzania pozostawiamy bez zmian. Teraz przechodzimy do dokumentu PZ. Wybieramy kontrahenta. Indeks, ilość 100 sztuk. I dodajemy. Przy próbie dodania dokumentu wyświetli nam się okno definiowania partii. Wpisujemy nazwę partii i ilość, jaka ma być do niej przypisana. Aktualizujemy i dodajemy dokument. Analogicznie jak w przypadku numerów seryjnych, tak i przy numerach partii możemy wywołać raport transakcji z danych podstawowych materiału. Teraz dokonamy przyjęcia zewnętrznego do magazynu z lokalizacjami składowania. Wybieram dokument PZ, następnie kontrahenta. I indeks. W ilości 100 sztuk. W polu magazyn wybieram magazyn z lokalizacjami składowania. Aby dodać towary do magazynu z lokalizacjami składowania, magazyn musi mieć aktywowaną tą opcję na karcie magazynu. Musi mieć też zdefiniowane lokalizacje. W moim przypadku takim magazynem jest magazyn 07. W polu przypisanie lokalizacji składowania klikam w strzałkę. W nowym oknie wybieram dwie lokalizacje i przypisuję do każdej po 50 sztuk produktu. Kod lokalizacji składowania zbudowany jest z czterech części. Pierwsza część to numer magazynu, druga to numer regału, trzecia to numer półki i ostatnia to sektor. Aktualizuję okno wracając do dokumentu PZ i dodaję ten dokument. W ten sposób przyjęliśmy towar na konkretne sektory na magazynie 07. Podsumowując, zarządzanie numerami seryjnymi i partiami daje nam dodatkowe informacje o produktach, które mamy bądź mieliśmy na magazynie. Na podstawie np. numerów seryjnych jesteśmy w stanie określić, czy towar podlega jeszcze gwarancji, czy już nie. Lokalizacje składowania w przypadku dużych magazynów są ogromnym ułatwieniem w pracy magazyniera. Wiedzą o tym, co mamy na magazynie, uzupełniamy informacją, na którym miejscu się to znajduje.